Do filmu Król Internetu najbardziej zachęciła mnie główna rola Andrew Garfielda, w którym filmy zawsze są gwarancją wartej obejrzenia produkcji. Zaczynamy od typowego, uwielbianego przeze mnie, pozytywnego wariata. Takim Johnnym Deppem, hello, boys and girls. Takim Tomem Hiddlestonem, czy właśnie Andrew Garfieldem. Czuć w tych aktorach luz, zabawę, pewność siebie, pozytywnego wariata. Postać grana przez Garfielda na początku jest pozytywnym, zwariowanym gościem, który jest daleki od elektroniki, internetu, który po prostu żyje swoim pozytywnym życiem. Ale postać, grana przez Maya Hawke, wciąga go w świat internetu. Garfield staje się nową gwiazdą YouTube, który ma miliony wyświetleń, którego każdy chce oglądać. Każdy chce być blisko niego. Po prostu świat show biznesu. Następuje jakiś dziwny kierunek filmu. Dziwna zmiana bohatera. Garfield staje się typową gwiazdeczką YouTube. Jest próżny. Jest sztuczny. Jest chamski. Jest wulgarny. Jest zupełnie innym kolesiem niż tym, którym był na początku. Film trafnie ukazuje sztuczność i toksyczność tego środowiska, jakim jest bycie influencerem. Nawet zaangażowali do filmu Jacka Paula, który jest bratem Logana Paula, który to natomiast w życiu realnym nagrywał wisielców w Lesie Samobójców i w ogóle dużo w życiu publicznym narobił dziwnych rzeczy. Pojawiają się też inni influencerzy, którzy na pewno nie są tak czystymi, przejrzystymi osobami, jakimi pokazują się w życiu publicznym. Tak więc to też jest fajna rzecz, fajny smaczek, że w filmie pokazującym toksyczność i sztuczność tych ludzi, to oni sami się tutaj pokazują. Film pokazuje zmianę głównego bohatera, która jest dziwna. Diametralnie różni się od tego, jakiego go poznajemy na początku. Film próbuje to jakoś wyjaśnić, ale mnie nie przekonuje to. Postać grana przez Garfielda ma nadal te same cele, które miał na początku, ale walczy o nie dużo bardziej wulgarnie, toksycznie i brutalnie. Koniec filmu pokazuje po prostu kwintesencję influencerskiego życia. Sztuczne postacie, które nawet jeśli zrobią coś złego, to czy spotka ich kara? Jasne, że nie. Bo ważne jest to, czy ktoś jest na topie. Jeśli jest ktoś na topie, to ludzie zechcą dalej iść za nim. Nawet jeśli jest złym człowiekiem, to jeśli jest na topie, to wszyscy za nim pójdą. Ale to, co chciałem powiedzieć, to fakt, iż główna postać, mimo tych samych celów, co na początku, to diametralnie się różni. Ja się pytam, dlaczego? Dlaczego? Kurwa! Co się wydarzyło? Jak to? Czy to ta dziewczyna wciągnęła go w życie internetowe? Jego charakter, priorytety, styl bycia się zmienił? Czy co się wydarzyło? Internet go zniszczył? Czy zawsze taki był? Jakieś pytanie jeszcze? Na koniec dodam tylko, że nie chciałbym, byście sugerowali się tym, że powiem, iż film jest dobry albo jest słaby. Chciałbym, byście sugerowali się tym, że powiem, że film jest unikatowy. Film, który warto obejrzeć, bo nie ma drugiego takiego. Widzi się ciągle, przyglądaj się, zastanaw, jakim jesteś. Po chwili leży ci w nogach, bo chce, byś się czuła bezpiecznie. Też z mamą na ciebie patrzymy i sobie myślimy. Mamy miłość, mamy nas, mamy pieska, blisko las. Dużo szczęścia i się liczy.